Za nami weekend konwencji wyborczych, zaprosili na nie Radomski Pakt Samorządowy i Prawo i Sprawiedliwość. Otwarto branżowe centrum umiejętności w Zespole Szkół Budowlanych. Dzień dobry, Milena Majewska, zapraszam na informacje. Radosław Witkowski przedstawił swoje priorytety na najbliższe lata, jeśli zostanie prezydentem na kolejną kadencję. Wśród nich są m.in. budowa Centrum Opieki Długoterminowej, mieszkań na wynajem oraz utworzenie dwóch nowych dzielnic przemysłowych. Konwencja programowa Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego odbyła się w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Prezydent przedstawił swoje plany na kolejną kadencję, jeśli uda mu się uzyskać reelekcję. Określił je jako 25 spraw Radosława Witkowskiego, z których wybrał 5 najważniejszych. Jedną z nich jest budowa dwóch nowych dzielnic przemysłowych. Przed nami stoi poważne zadanie stworzenia dwóch nowych stref gospodarczych. Jedną, którą chcemy stworzyć przy ulicy Energetyków. Zresztą jeśli wnikliwie śledziliście komunikaty z ostatnich dni, to tam są już inwestorzy, którzy tylko czekają na układ drogowy i są gotowi tworzyć 800 nowoczesnych miejsc pracy w logistyce, tworząc nowoczesny terminal, który może się w tamtej części miasta pojawić. Druga strefa przemysłowa to oczywiście Podkanów. Tam mamy do dyspozycji aż 50 hektarów. Drugim punktem jest budowa Centrum Opieki Długoterminowej. Działania, które podejmujemy na rzecz radomskich seniorów, możemy na co dzień obserwować chociażby przy okazji tych spotkań i podziękowań, pochwał, ale też myślimy o tym, co jeszcze należy robić, jak naszą politykę senioralną należy wzbogacać, żeby była jeszcze nowocześniejsza, jeszcze lepsza. Budowa Centrum Opieki Długoterminowej właśnie wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom. Prezydent zadeklarował też budowę 500 nowych mieszkań na wynajem i utworzenie 500 miejsc w żłobkach. Ostatnim kluczowym według niego punktem jest utwardzenie ulic Gruntowych i budowa ulicy Wolanowskiej. Podejmuję to wyzwanie i chcę kontynuować to, co zaczęliśmy robić już w roku 2014. Uważam, że te 5 lat to jest czas, żeby wreszcie zakończyć problem ulic Gruntowych w Radomiu. Jesteśmy w stanie utwardzić każdą ulicę w Radomiu. Wśród innych 25 spraw Radosława Witkowskiego możemy znaleźć m.in. remont schroniska, budowę miejsc parkingowych na osiedlach, budowę odkrytego basenu na Borkach czy remont wszystkich orlików. Po przemówieniu Radosława Witkowskiego głos zabrali przedstawiciele innych ugrupowań wchodzących w skład Radomskiego Paktu Samorządowego, czyli Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy i Bezpartyjnych Radomian, którzy zadeklarowali wspólne działania na rzecz rozwoju miasta. Od kilku tygodni mieszkańcy Radomia zastanawiali się, co oznacza drzewo na materiałach wyborczych Artura Standowicza, kandydata na prezydenta. Odpowiedź przyniosła piątkowa konwencja w Resursie Obywatelskiej. Konwencja samorządowa Prawa i Sprawiedliwości odbyła się w Resursie Obywatelskiej. Zgromadzili się tam parlamentarzyści, radni, samorządowcy, kandydaci w najbliższych wyborach oraz sympatycy partii. Głównym punktem było przedstawienie programu Artura Standowicza na wybory prezydenckie. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął od wyjaśnienia, dlaczego zdecydował się kandydować. Kandyduję na prezydenta Radomia dlatego, bo kocham moje miasto, bo widzę potencjał mojego miasta. Często potencjał niewykorzystany. Kandyduję, bo jestem zaniepokojony. Kandyduję, bo jestem zaniepokojony stylem i sposobem zarządzania moim miastem. Artur Standowicz mówił także o zmniejszającej się liczbie ludności Radomia i zapowiedział starania o podniesienie rangi miasta. My tutaj w Radomiu głęboko wierzymy, że jesteśmy w stanie powrócić za jakiś czas do rangi miasta wojewódzkiego. I nie tylko dlatego, że mamy takie przeświadczenie, że nam się to należy, ale dlatego, że tak powinno być. Ale żeby tak powinno być, moi drodzy, musimy udowodnić, że jesteśmy silnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym, społecznym, edukacyjnym.
Kolejnym punktem programu Artura Standowicza jest zdrowy Radom. Kandydat PiSu zapowiedział budowę szpitala klinicznego i zadeklarował starania o dołączenie do projektu Centrum 75+, który ma zapewnić opiekę seniorom w pobliżu miejsca zamieszkania. Mam na myśli przede wszystkim szpital kliniczny. To jest projekt, który pojawia się w przestrzeni Radomia już od kilku lat. Ja uważam osobiście, że jest to bardzo ważny projekt, nie tylko dlatego, że zwiększa możliwości leczenia samych Radomian, ale całego regionu radomskiego, ale także dlatego, że jest nam potrzebny z punktu widzenia rozwoju medycyny na naszym Uniwersytecie Radomskim. Kolejne punkty programu to m.in. edukacyjny Radom, który zakłada rozwój radomskich szkół i przedszkoli, bezpieczny Radom, który polega na utworzeniu w każdej dzielnicy systemu radiowego wczesnego ostrzegania, czy mobilna aplikacja Mój Radom, dzięki której mieszkańcy będą mieli możliwość załatwienia spraw przez telefon. Artur Standowicz zapowiedział także budowę epicentrum kultury. Punktem, na który wiele osób czekało, było wyjaśnienie, o co chodzi z drzewem Standowicza, które znajduje się na wszystkich materiałach wyborczych kandydata PiS na prezydenta. Artur Standowicz, najlepszy prezydent dla Radomia, za drzewi Radom. W drzewie Standowicza... Posadzę jako prezydent miasta Radomia w naszym mieście tyle drzew, ile jest mieszkańców naszego miasta. O to chodzi w drzewie Standowicza. Zielony, przyjazny Radom dla wszystkich. Artura Standowicza w czasie konwencji poparł Tobiasz Bocheński, były wojewoda mazowiecki, a obecnie kandydat na prezydenta Warszawy. Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu będzie kształcić specjalistów z zakresu prac wykończeniowych. Uroczyste otwarcie nastąpiło w piątek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie prac wykończeniowych to zaawansowana technologicznie placówka edukacyjna umożliwiająca zarówno kształcenie przyszłych budowlańców, uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji osób pracujących w branży budowlanej oraz rozwój zawodowy nauczycieli kształcenia zawodowego. To Branżowe Centrum Umiejętności wpisuje się w naszą logikę i filozofię kształcenia dualnego, jaka w Radomiu realizowana jest od dobrych kilku lat. I budujemy tak naprawdę taki ekosystem, zaczynając od starszych klas szkół podstawowych, poprzez szkoły ponadpodstawowe i trzeba powiedzieć, nasz uniwersytet, który zgodnie z jego korzeniami kształci na kierunkach inżynieryjnych. I to Branżowe Centrum Umiejętności to będzie taka płaszczyzna, czy taka platforma, w której swoje kompetencje, kwalifikacje mogą poszerzać, pogłębiać nie tylko uczniowie, ale również studenci, a także pracownicy naszych mocno zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw. BCU w Zespole Szkół Budowlanych oferuje specjalistyczne szkolenia branżowe, innowacyjne technologie w pracach wykończeniowych, współpracę z instytucjami i ośrodkami badawczymi oraz rynkiem pracy, a także organizację turniejów, olimpiad oraz konkursów umiejętności zawodowych. Uczestnictwo w takich zajęciach to jest paszport do dobrej pracy i to jest wyjątkowa zachęta dla inwestorów, którzy kiedy mają dostęp do wysoko wykwalifikowanego pracownika, który jest zadowolony, młody człowiek, który przychodzi, patrzy na te sale, jak one wyglądają, jakie jest wyposażenie, jak inspirujące są takie zajęcia, też zupełnie inaczej się rozwija, więc jakby nie patrzeć, jest to doskonała inwestycja. Z BCU mogą korzystać nie tylko uczniowie. Szkoła będzie otwarta prawie 24 godziny na dobę, już na pewno 7 dni w tygodniu. Czyli szkolenia będą organizowane zarówno w ciągu dni roboczych po prostu, ale także w weekendy. Zorganizowanie tego miejsca to naprawdę ogromny budżet. Otrzymaliśmy 11 milionów. Są przygotowane specjalne pracownie, gdzie uczestnicy kursów będą mogli zdobywać wykształcenie, doskonalić swoje umiejętności. Jest pracownia komputerowa, jest laboratorium. To drugie w Radomiu Branżowe Centrum Umiejętności. Pierwsze powstało w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Kościuszki. Kształci ono specjalistów z zakresu automatyki przemysłowej. Teatr Powszechny imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W piątek ogłosiła to Marta Cienkowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Radomski Teatr dostanie ponad 500 tysięcy złotych na modernizację oświetlenia dużej sceny oraz 300 tysięcy złotych na organizację Festiwalu Gombrowiczowskiego. Dodatkowo dzięki kwocie 150 tysięcy złotych inne polskie teatry cenione przez publiczność będą miały możliwość występowania w Radomiu. Dzieje się tak dlatego, że
Po pierwsze, teatr jest dobrze przygotowany do tego, żeby pisać wnioski o dofinansowanie. Jest to już kolejny etap inwestycyjny, jeśli chodzi o infrastrukturę kultury, który wspieramy. Kolejny etap, mam nadzieję, że będą kolejne, bo widzę, że ten teatr potrzebuje dużo środków na to, żeby wzmocnić się organizacyjnie, żeby wzmocnić przede wszystkim kwestie dostępności i żeby zmodernizować nie tylko najważniejszą salę, ale też trzy pozostałe. Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy Radomia będą mieli szansę na jeszcze bogatszy program podczas festiwalu Gombrowiczowskiego. Przyjeżdżają tutaj dzięki temu dodatkowym finansom, zapraszamy teatry z Argentyny i z Japonii, co było niemożliwe oczywiście. No i jest tu 120-lecie urodzin Gombrowicza, więc to będzie bardzo wyjątkowy festiwal. Prezydent Radomia podkreślił, że kultura jest dla miasta bardzo ważna. Oprócz tych rzeczy, które naprawdę bardzo mocno rozgrzewają wyobraźnię, takich jak drogi, stadiony, hale, mosty i te wszystkie obiekty kubaturowe, które tak pięknie widać później na fotografiach, jest coś tak ważnego jak kultura. Kultura, która jest duszą każdego miasta. To już tradycja, że Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza na obchody Niedzieli Palmowej. W tym roku w skansenie było wiele atrakcji. W tym roku pierwsze atrakcje dla zwiedzających były przygotowane już od godziny 10. Przy wiatrakach rozpoczął się wtedy kiermasz wielkanocny. Chętni mogli zakupić różnego rodzaju ozdoby, w tym ręcznie malowane pisanki, koszyki wiklinowe, serwetki, zajączki, baranki, kurczaczki, a także palmy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także warsztaty pisania pisanek metodą batikową w Ośrodku Edukacji Muzealnej. Twórcy ludowi przygotowali przepiękne stoiska na nasz kiermasz wielkanocny, więc każdy, kto ma swoje życzenie, aby coś zakupić u twórców ludowych, czy pisanki, czy przepiękne obrusy, to ja bardzo serdecznie polecam, bo naprawdę warto. Przepiękna msza, bardzo dużo osób, które zechciało nas odwiedzić podczas tej mszy, więc to również nas bardzo, bardzo cieszy. Ważnym elementem było także rozstrzygnięcie konkursu na tradycyjną palmę wielkanocną regionu radomskiego. Wystawa znajdowała się w kaplicy z Rudzuchowa Kolonii. Ponad 200 palemek dzieci przygotowały. To również bardzo cieszy, bo pojawiły się nowe dzieci, które po raz pierwszy brały udział w tym konkursie i wspólnie z księdzem biskupem Markiem Solarczykiem miałam przyjemność nagradzać osoby, które otrzymały od nas nagrodę. Konkurs podzielony był na trzy kategorie wiekowe. W klasach 1-3 szkół podstawowych najładniejszą palmę przygotował Kosma Orzechowski ze szkoły w Wieniawie. W klasach 4-5 wygrała praca Zuzanny Olszewskiej ze szkoły w Podlesiu Dużym, a wśród klas 6-8 wygrała Weronika Jaroszek ze szkoły w Jaroszkach. O 14.30 rozpoczęło się widowisko o powstaniu styczniowym, w którym wzięli udział rekonstruktorzy z różnych części kraju, m.in. Rzeszowa, Warszawy, a także okolic Radomia. Kapitana Jana Rudowskiego, niezmordowanego kawalerzystę, zagończyka, człowieka, który w siodle od początku powstania walczył u boku Czachowskiego, Eminowicza. Brał udział w zwycięskiej bitwie pod Kowalą. Jan Rudowski został do końca powstania na terenie Radomszczyzny, a ostatnia z jego zwycięskich potyczek z Moskalami miała miejsce wiosną 64 roku pod Orońskiem. Dodatkową atrakcją było otwarcie dworu z pieczysk w nowej aranżacji, która nawiązuje do drugiej połowy XIX wieku. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.